co ty robisz? I? Dajmy składnik do zupy, dodamy. Ciekawe, jak długo na jednym naboju. Ujaś! Wkładasz, położymy sobie pizzę akurat na wymian. Starszy biwakowy Rafał melduje swoje przybycie na pole biwakowe. Cześć. Strong. I z Kociewia to nie lubią się kaszubówka. A co jaka jazda synchroniczna, kurna. Cześć. Dzień dobry. Z samego rana witam jak śmietana. Jest godzina 6. Jeszcze ciemno. Ja już na nogach. O, patrzcie na to. Ogieniek się pali. Uratowałem go. Uratowałem go, bo raczej znaczy się nic nie paliło. Ale się pali. Nic nie było. Prawie. I niech się pali, bo ogień jest mi dziś potrzebny. Patrzcie, jakie niebo fajne. Jakie gwiazdy, jakie widać. Aha. Tam, a tam majestatycznie Radziu śpi. Nie będziemy mu świecić. A, tam jest mój golden. A to moje stanowisko do zrobienia kawy. Idziemy robić kawę. A. Tak to wygląda. Dzisiaj będzie kawa po królewsku, słuchajcie. Proszę bardzo. Zaparzacz. Normalna kawa. Planuję zakupić jeszcze młynek do kawy. Ramzes. Żeby sobie robić kawę taką, wiecie. Zmielić. Świeżo mielona kawa to jest coś. Za dużo tej wody. Zobaczcie, jak już ładnie świta, nie? Jeszcze jaśnie zrobiło. Zrobiłem sobie kimchi. I trochę czochu. Czosnku zjadłem. Mi lekko coś tak gardełko świeżbi z rana, ale to kurczę, tylko wszyscy mnie w pracy, kurde, chorują. Patrzcie, jak słońce już wychodzi. Znaczy, jeszcze nie widać, ale po koronach drzew już tak widać, że zaczynają się tak żółcić, nie? No, w kamerze tego nie widać. Balans bieli nie zadziałał prawidłowo, bo normalnie takie żółta poświata fajna jest, delikatna. Ogieniek mi płonie. Radek zaraz wstanie. Pomoże mi ściągnąć, o właśnie pokażę wam, jak żeśmy sprytnie schowali przed lisami i wszelkiego innego rodzaju żyjącymi potworami w lesie jedzenie i nie tylko. O, proszę bardzo. U góry jest garnek z zupą, na kocyku sobie leży wysoko. Miałem też tam lodówkę, wywaliłem na górę, tylko w tej chwili ją schowałem. A tutaj mam jeszcze pozostałości ziemniaków, może coś z tego zrobimy, zobaczymy, w wodzie oczywiście. Co ty robisz? Ty, co robisz? Ej. Maja jeszcze śpi. I Webasto w nocy spisało się świetnie, na absolutnym minimum 1-2 Hz, 21 stopni, idealnie. Jeszcze można zrozstawić na trybie jesienno-wiosennym, w takim trybie mówię, bo ja sobie sam przestawiam, i tak to nazwałem, tryb jesienno-wiosenny oraz zimowy. Polega to na tym, że przestawiam w ustawieniach Webasto minimalną ilość herców, czyli tym cykanie tej pompki, czyli podawanie paliwa. Fabrycznie jest 1,7, a ja robię 1,2.
bo w takim okresie jak teraz, właśnie jesień, zima, jesień, przepraszam, wiosna, na 1,7 miałbym w busie z 24 stopnie, 25, a widzicie, jak jest 1,2 Hz, to mam 21 stopni przy 8 stopniach na zewnątrz i to jest idealnie. Raz, że jest komfortowo, bo jest nie za gorąco i mnie nie zużywa paliwa. Teraz sobie odciśniemy fusiki. Wolniutko. I można się cieszyć pyszną, prawdziwą kawą. Nie ma nic wspaniałego jak taki poranek w tak cudownym miejscu z pyszną kawusią w ręku. A jak? Trzeba rozgrzać trochę zupkę bardziej, więc podłożyłem na razie takie małe cyngwajce. A i to będzie zaraz gotowe. Musimy ją zagotować jeszcze raz, a później tylko podtrzymać. I jeszcze dużo czochu dać. Czosnek to podstawa. No, proszę. Proszę. Dokładamy, niech się pali dla klimatu. Ale zobaczcie, jak pięknie jest. Jak jest tu pięknie. Tajny składnik do zupy dodamy. Już znaczy zabieliłem trochę śmietaną. Teraz wlejemy to. Mimo, że z boku stoi ogniska, trochę już się kurczę zagrzała. Powiem wam, jest całkiem sympatycznie. Dolejemy odrobiny wody. No chyba Maja wstaje. Tak, Maja wstaje. Słyszycie, jaka radość? Jaka radość? Co, wstała? Wstała Maja? A? Poszła siku. No, to... Także przybywajcie. W sumie to bez sensu, co teraz powiedziałem, bo to i tak obejrzycie grubo po. Ale przyjeżdżajcie na nasze spotkania. Spoty, to będziecie jeść takie pyszności. A to nie koniec, bo dzisiaj będą jeszcze mielone z ziemniaczkami. Zupka to taki taka przystawka przed głównym daniem. Specjalnie dla was, żebyście zjedli coś ciepłego. Ten chłodny październikowy, choć ma być 17 stopni, to nie taki zimny dzień. O, o proszę. Aniołek stał. Radek już stał. 11 stopni w aucie mało, ale nie zmarzł. Na razie jeszcze chłodnawo, ale będzie się działo, będzie się działo. Patrzcie, jaki piękny, jaka piękna złota poświata. O, teraz na tej kamerze lepiej widać. Słoneczko wychodzi i się wszystko świeci ładnie. Już godzinę czasu pochodziło. No, teraz drugi eksperyment. No to tylko przy otwartym, nie? Tak, tak. A spróbuj teraz z rana się dogrzeć tym. Chodź do ognia, tam cieplutko. Nie, no ale wiesz, chcę się umyć. Jeszcze się nie umyłem. No ja też muszę się zamiast umyć. Wstałem, jeszcze było ciemno jak... Tak? Czarno. Dziwi się tobie, zamiast sobie odpocząć, pospać. Co ty, jak ja już się obudzę i to wolę wstać niż leżeć, bym wszystko bolił, jak leżę, wiesz. Ciekawe, jak długo na jednym naboju. Trzeba zapalniczkę. Masz ogień? Przy tym jest chyba. Ty, no ale miałem przy sobie. Czekaj, zaraz ci przyniosę. Nie, bo ja mam. A, bo to nie ma odpalania. No, się widzę, że nie jest. Ty, no musi mieć. No przecież jest pizo tutaj. Jest. Machaj, machaj. No, czasami tak.
Kurczę, wyjmę szybko. To tak mocno nie pali się, wiesz. O. Przytrzymaj dłużej. Pali się. I pali się. Ty, bo tego nie widać, ten płomień jest tak mały. No właśnie. Pali się. No. To będzie widać, bo zaraz się zaczerwieni. Zupa prawie gotowa, wystarczy dodać tylko sam czosnek. Na sam koniec będzie gitara. Maja wcina niezdrową zupkę, choć cały gar 20-litrowy tu stoi. A niech je. Nie jemy tego na co dzień, także wiecie. Idąc za waszą radą, żeby nie było, ja słucham także was, moi kochani widzowie. Podładowuję sobie akumulator, żeby zniwelować stratę nocną przez Webasto, choć była niewielka, ale mam hotelówkę jako zwykły kwasiak, dlatego trzeba dbać. O, 14 V prawie już jest, także doładowuję sobie z 20 minut, 25 do pół godziny, niech sobie popyrczy, podładuję tą właśnie utratę nocną, niewielką. Wiadomo, przydałby się akumulator taki typowo hotelowy, głębokiego rozładowania, ale taki z prawdziwego zdarzenia. No ale mam co mam, więc chcę go wykorzystać, przecież go nie wyrzucę. Akumulator roczny, nie chcę go zasiarczyć za szybko, żeby za szybko nie padł, więc niech się podładuje. Łamie się już na 14 V, także utrata była bardzo niewielka. Tutaj już lekko pozmywałem co nieco, kamera mi się ładuje nocna. Tam latarka mi się też ładuje. No i chyba to wszystko. Klucz schowałem? Schowałem chyba. Tak jest. Można wsunąć, to schować. O. I na razie lodóweczka sobie tu chodzi. Lodóweczkę podłączyłem tu do gniazdka, do akumulatora zasadniczego. Zasadniczy jest bardzo dobry, więc niech się tam trochę podładuje. Słuchajcie, niedługo na moim kanale prawdopodobnie pojawi się fajny gadżet do samochodu, a mianowicie mokre Webasto. Będę montował mokre Webasto. Chińskie, rzecz jasna, sprawdzimy. Ja już od jakiegoś czasu, można powiedzieć, choruję. Nie choruję, tylko po prostu przyglądam się, oglądam, bo pojawiły się takie same chińskie Webasto, jak są te suche, to są też i mokre, które można wykorzystać właśnie do podgrzania. Czy głównie one są zastosowane, mają do podgrzania silnika, żeby cały silnik w zimę się podgrzał, wtedy macie rozruch bardzo łatwy, silnik w dupę nie dostaje, ale można te Webasto także użyć do podgrzewania wody użytkowej, takiej jak ja mam tutaj zbiornik. Ja będę montował jednak tutaj chyba w samochodzie, ponieważ Perła posiada mokre Webasto, fabryczne mokre Webasto, które jest niesprawne, bo ja się przekonałem dopiero, słuchajcie, jakieś pół roku po kupnie, jak coś robiłem pod samochodem. Zaglądam do góry, patrzę, kurna, tam jest Webasto, nie? Nie wiem, czy Speszer, czy te czy oryginalne Webasto, ale no jest, jest pompeczka, jest piecyk, wszystko jest podłączone, także instalację całą mam. Wyciągnę tą starą instalację, wsadzę po prostu nowe i będziemy testować. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw. Jak ci się spało, dobrze? No, ciepło było, nie? W nocy, słuchajcie, aż mówiłem, mieliśmy 21 stopni, było bardzo fajnie. Psik spał na podłodze, raz ze mną, jak widzieliście, raz na fotelu. On to lubi wszędzie tak. I mój telefon. Teraz, właśnie tam. Ta, i mój telefon tam zadzwonił. Tak, i twój telefon zadzwonił, budzik o 5.30 rano. Aha, wracając do tego Webasto, to te oryginalne, co jest, nie wiem nawet, co tam jest popsute, nie zgłębiałem tematu, ale jeżeli się uda naprawić, jeżeli będzie prosta naprawa, zobaczymy, to spróbuję je wykorzystać właśnie do podgrzewania tamtego zbiornika, który mam, zamiast tego gazowego, bo ten gazowy można podgrzewać, ale jest upierdliwy i te podłączanie butli, no nie chce mi się po prostu. Ja jestem człowiekiem leniwym, ja potrzebuję, wiecie, nacisnąć guziczek i mieć, i koniec. Ale jak naprawię, to słuchajcie, Perła będzie miała 3 Webasta. Jedno suche, 2 mokre, jedno do podgrzewania silnika, drugie do podgrzewania kabiny wewnątrz i trzecie do podgrzewania wody użytkowej. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Patrzcie, zupa się gotuje. A tata nawet nad którą montuje filmy. Patrzcie. Proszku, ptaszki sobie zjedzą. To jest która? Pokazuję, że nawet na zlocie pracujesz. No pracuję, bo mam mało czasu, muszę nadrobić. I sobie tutaj montuję.
Akurat montuję odcinek z Pstrąga, też tutaj, gdzie byłem, tylko tydzień wcześniej, jakoś tak. Nie ma ludzi, zupka się podgrzewa, więc mam chwilę czasu, żeby pomontować i pomontuję sobie, popracuję trochę. A gdzie jest nasz pies? A tam leży. Zupka się robi. Radek się jeszcze grzeje, bo chyba nie dospał albo dosypia. No i czekamy, aż wszyscy przyjadą. No w tym czasie będę miał gotowy odcinek. Dzień dobry. Witam w mojej kuchni. Będę robił pizzę. A ja. Gdzie mi piekarnik? O. O, to ten słynny piekarnik. Słynny włoski piekarnik kupiony, kurde, z okazjonalnie z kotletu. Kurczę. Gdzie ten dziób? No Marcin nam się zamienia w kucharza, Marcel się zamienia w kucharza prawdziwego. Proszę bardzo, pokaż jak to wygląda. To bardzo prosta konstrukcja, zobacz. Stawiasz go tutaj. Tutaj piekarnik, wtedy rośnie temperaturka. Taką... A, to specjalnie tak? Tak, to jest piekarnik turystyczny. Tu masz taki trójkącik. Aluminiowy oczywiście, będą miękkie, że aluminium. O. Masz pięterko. Damy na wyższym pięterku, wtedy nam się nie przypiecze. Tak sobie wymyśliliśmy, czekaj, tak to było, tak? Tak, tak było, patrz. Tu. Tu wkładasz, tu położymy sobie pizzę, akurat na wymiar. Rozgrzejemy. No to ty to jesteś prawdziwy włóczyki. No to sobie, a tą termometrę sam zrobiłem, bo nie było. Ja mówię, bo ja muszę, ja lubię mierzyć, ważyć zawsze wszystko, więc... A zaszki wizor masz tutaj jeszcze. Możesz podglądać sobie, co się tam dzieje. Ty to jesteś, jeny, ty to jesteś podróżnik prawdziwy. I to rozgrzewam kurczaka, żeśmy to odgrzewali sobie tak upieczonego. Kurczę, bomba, mówię ci. Maja, rozpakuj pizzę, daj kamerę. Kamerę. A ja tu w rękawiczkach, nie to, że przy piekarniku w rękawiczkach robię, tylko idę po drewno. Do samochodu dzień, żeby ona tutaj wilgoci nie łapała? Zaraz chowam, niech leży, spokojnie. Dobra, idę się dalej robić. Maja, tutaj obserwuj ten termometr. Jak się piekarnik nagrzeje, tylko to się może trochę przechładzać, no ale to nic. Trochę dłużej potrwa, w mniejszym stopniu też się grzeje. Jak się rozgrzeje, to włożymy. Kto to nadjeżdża? Rafaello. Chodź tu, Ramzes. Rami. Ramzes. Czołem, panie. Czemu nie wczoraj, panie? Co to ma być? Starszy biwakowy Rafał melduje swoje przybycie na pole biwakowe. Cześć. Strong. Strong. Anno Domini 2024. Stary, my tu już od wczoraj, to kurde, do późna w nocy. Cześć, do pół. Dobrze, że jesteś. Się zastanawiam, czy będziesz ze starym, czy nie będziesz. Do nocy jesteś. Tutaj w zupę piścimy ostatnie szlify. O! Do której wyjechałeś? Słuchaj, ja tu mogłem być o 7 rano, bo ja wyjechałem 5.50. Co ty gadasz? Tak. U Roberta nocowałem. Aha. Sprawy. A Robert przyjedzie? Nie wiadomo, jakieś tam w robocie kłopoty. Aha. Ostatecznie ten, nie wiadomo. No więc widzisz, ale życie sobie... nomadów, kurczę, wszystko na ogień. Pięknie, teraz tak, strategicznie muszę się rozwalić. Tak, zajmę najlepsze miejsca, bo później może być gorzej. Was nie będę, bo tu będzie tylko Majka co chwilę drzwiami, bo fryzura, bo makijaż, bo buty, bo czapka, bo paznokcie, bo włosy. Wszystko to... widziałem na filmach. A co to, grochówa? Nie. To jest moja autorska zupa, to się nazywa kukurydzianka. Aha, słynna, dobra. Mówiłem, że wszyscy z grochówką. Starczy tyle? 20. Bo ja grochówkę wziąłem, nie? No, ty... Takie, wiesz, sobie no, dwie porcyjki, nie? Bo no. Żona mi zrobiła, no to... Dobra, to pan Rafał. Tam już nie śmierdzi jajkami papierowymi. Nie, już nie śmierdzi. Wszędzie ładnie pachnie drzewem. Drewnem. Nie, drzewem. Bo drewno to leży. Dobra, to tam będzie zaraz parę. Mówiłem, że wszyscy z grochową będą mylić. No, i po tym się gazuje, także wiesz. Coś to się nam nie chce podgrzewać dzisiaj, cholera. Nie wiem, czy tego grubego tam nie wrzucić, bo ja te wiatrołomy kładę, one są mokre chyba, nie? I to się tak tli, kurde. Nie wiesz. Tli i nie pali. Bo to jest za wysoko trochę. Tak, trochę za wysoki. Tak, zakrywaj. Ale teraz myślę, że podrośnie temperatura. Nawaliłem tam drewienka, także będzie luksusowo. 250 stopni. A musi być 220. Dobra, dawaj pizzę. Otworzyłaś? Kręć tutaj. Zapomnieliśmy o piekarniku. Zobaczcie, już jest 250 stopni. Daj mi kamerę. No, a czy pizzę dzisiaj na ognisku jesteście? O. Idealnie. Proszę bardzo, idealnie wymierzona. Wkładamy. I teraz temperatura ładnie spadnie.
Ale to nic, będziemy przyglądać. I teraz czekamy, Maja pilnuje. Grzybiarz wraca, patrzcie. Pełen kosz grzybów. Ale pożytecznie wraca. Kontrola, co w... Boczniaki tutaj zaraz będą za parę godzin. Powiem wam, tyle boczniaków w naturze nie widziałem, nie? Ale grzybów nie ma. Nie ma, nie? Maja, tu sobie nogi połysa, ci przyniosę tutaj. Czy nie chcesz podpórki? Nie chcesz, ja wezmę. To będzie ci ten promieniowanie podcieplne zabierać nogi nawet. Dobra. Co? Brędza. Nie, ale co? Nic, a nic? Wyzbierali wszystko. Same tam są grzybki już zgnite. Nie znanych dużo mi nawet gatunków, bo jak ten plastyk, a to takie trąbkowe, nietrąbkowe, ciekawe. No i pizza upieczona. Mięciutki serek. Kto to jedzie? Ktoś nowy. Ale to jest taka wieża, żeby matka się w łeb nie dała. Musisz się zapoznać, nie? Witam serdecznie. Świeży to warto. Marcin. Tak jest, chyba tam. Cześć, Kamila. Cześć, Maja. Piotr, dobra, muszę zapamiętać, bo ja mam panie. Rafał. No Kamila. Rafał, Piotr. Zamknij się już, uspokój się, uspokój się. Cześć. Skąd przyjechaliście? Pomrzeźna? W Polsce? Jeszcze w Polsce. Ale to jakie, bo ja nie rozpoznaję CWA, mówię kurde z Legnicy. Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko, czy miałeś rację. Czyli prawie z ten, z ziemniakiem. Ty no oglądałem ja do tego wszystkiego i mówię, jedziemy. Tak jest. Zapoznać. Dopiero się rozkręcamy. Tak. Właśnie kończymy pierwszą tą. Potrawę, będzie jeszcze inna. Ała, szokolana parzy. No nie maruj, gotuj tam kurde. To już byś finiszy, Maja. Dołączajcie, śmieć, siadajcie, zapraszamy. Rada jest taka, że póki jest widno, to lepiej sobie samochód już wszystko przygotować. I tu się dobrze. Bo później się robi ciemno. Jest wszystko przygotowane, tylko muszę go w odpowiednie miejsce postawić. A, no. I zapraszamy, siadajcie. Jak już się usiądzie, to nie wiadomo kiedy wiecie przyjść. Nie, od razu was ostrzegam i gospodynie, że potem są wycieczki. Za każdym razem jest oglądanie samochodów, nie? Kto jak ma spanie, kto ma jakiś czujnik, gdzie lampeczka, gdzie pipeczka i ten, czy porządek, test białe rękawiczki ja robię, nie? Lecę u góry po drzwiach, kurde, dowód, dobra, Piotrek, kurna, flaki, kurna, wracamy. Po co, nie, po co jeszcze masz szansę, bo to wieczorem, wszyscy przyjadą, jest 100 razy już wszystko było oglądane, ale jeszcze trzeba obejrzeć i gadanie to samo, nie? Że... I co jest rano? No właśnie, webas to mi nie działało, a taki błąd, a tyle się włączyło, a za gorąco, a za zimno, a to, a tam, nie? I słuchać tego nie można, nie? Jedna wielka chińska rodzina, kurde. Nie sikać, do buta nie nalał ty. No i chłopam będzie, akurat ja tam będę w nocy wychodził i gołą nogą, ale będzie przynajmniej ten, chciałem powiedzieć, że cieple nie będzie, bo wstydny, patrz, gdzie idzie. Majka, ja tam liczę na ciebie. Ograniczyć możliwości chyba uliczne. O, ja patrz, ale patrzy buta. Dobrze, schodź tu. Same buty mam jak to, co miał pomóc tego rano. Moje marzenie. Marek! Kurde, to jest dopiero teraz zobaczyło. Moje miejsce jeszcze było. Ale żeś mi radość zrobił. Obejrzymy! Ale wtedy jak widziałeś tego białego. A to zawsze je przez niego. To jest taki wieś przed dwoma. Dlatego powiedział, że... Taki prowodyr, że wiesz co? Dobra, staję na swoim. Stałem sobie na swoim miejscu i ten, chodź tu. Trzymaj go. Ja nie mogę. Ty, ja bym sobie dał jajo uciąć, że on biały wtedy był. Patrz, ja mam resory w tym. Już, możesz lecieć. Leć, 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 witaj się, witaj. Kręć, tam. Ręczki to nie działa. No, to jest jest tyle jechałeś? Który wjeżdżałem? 8.30. Ja 5.30 już na nogach byłem, nie? Dzisiaj. Właśnie mogłem ciemno, to nisko rozpalało. To wczoraj, tak? No bo wczoraj. Z radnym? Jak jesteś głodny? Tak, no tam zupka jest gotowa już. Nie, muszę zakawić. Powitalna.
Ciekawe, tam jest ta dobra własnej roboty. Nie, chyba nie ma, wypiliśmy. Już nie ma co próbować. Ja pindole. No ładnie. Dobre? Witam. Marek. Kamila. Piotr. Nowi nasze towarzysze. Cześć młody. Broni. Cześć stary grzybie. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję. Jeszcze sobie kawę zrobić. Wietrzysz? Dobrze. A ty jesteś od wczoraj? Tak, że... Gdzie dzisiaj się mamy? Ja bo byłem wczoraj, kurde, cię widziałem na tym. Nie, ja byłem u Roberta. U Roberta jakieś, kurde, żeś te... Grzyby tak próbowałem. Ale bez prezerwaty w te tematy w ogóle nie dotknęły, nie? W razie tego, nie? Pokaż, co ty tu masz, kuzio. O, ja pierdolę. 5 złotych, już to... masz 10 złotych, bo ja wlazłem i on to już masz dycha. Piotrek to, wejdzie 15. Tam masz trochę skromania się na górę, nie? On ten będzie bo brał. Dlatego mówię, tu sobie, wiesz, bo on tu lodówkę ma zawsze tu, nie? Radek już prysznic bierze. A ja mówię tu, kurde, a tutaj bez tego to ja bym nie wlazł, nie? Znaczy tam na siedzenie wchodzisz, nie? Bo on ma tu rozkładane tam w stylu... Blat i tu wtedy masz. Ale Marek, stoi, ale pytanie, bo widzę chleb, konserwa, a gdzie ty masz wódkę? Ja wódki nie piję, no. No ale ja tu koledzy tylko... są przy co? Ja tylko piję. No dobra, no tyle, dobra. No. Ja, to jest zbiornik na mocz. Na czystą. Na mocz, w nocy. Pod spodem piję. Masz na szarą, nie? Wodę, nie? Najlepsza mówi, najlepsza, bo miał tą toaletę, miał tą chemiczną. Ale ten na szaro to jest dziurawy. Kupił. Nie. I kupił tą, tą kompostową. Kompostową. O, tak? Wszyscy to mówią. Nie, no właśnie. Bo ja to żygam, jak mam to po sobie nawet robić. To jest... Nie była ziemia. A tu lufa w dół jeszcze nie urwana, widzę. Jeszcze nie urwana. Ale ona się podda, nie? Zawsze jakby coś to tam. Elegancko. To jest to. Tak jest. No i co, panie Radku? Panie Radku, co ci więcej trzeba? I tu masz ten właśnie, który wstawiasz? Kurde wyciąga albo wciąga. A tam kurde się otworzysz, to masz taki fajny cuk, że... Tak. Lampeczki są, tam centrum dowodzenia widzę. Tak. Łazienka musi być bezwzględnie. Znaczy, no jest... znaczy łazienka to jakiś składzik widzę. Tam. No, ja sobie porobiłem składzik, nie? Bo wiesz, no on mi powiedział, to weź tata, weź mojego, nie? A ja wiesz, wtedy z żółtka, kurde, swoje graty wszystko tu przekładać, kurde, tego. Do szafy. Co? Pojedyncza ta szybka? Ja nie wiem. Ale rosa jest, rano coś tam, kłopoty nie. Sporadycznie coś trochę. Nie wiem, ja ci powiem ten. Powiem ci nie zaobserwowałeś. Powiem ci dzisiaj, bo ja generalnie to byłem nim tylko raz wtedy, jak żeśmy byli. Gdzie myśmy wtedy byli? W Smołdzi, nie, w Gdwa. Gdwa Wielka. Nie, Wielka. Wielka, bo mała, bo nie pamiętam. Na Tomczeką, nie? No. Tam gdzie nas kurde huragan dorwał. No. Przejdzie bokiem. A tu kurde normalnie maniana, nie? To jest najważniejsze, jeszcze raz wlezę, że pan Rafał... Abyśmy podłogę czyścić, wiesz o tym. Ubiera sobie kurkałę, wiesza sobie tutaj, bo ma mokro. Tak, bąca strzelisz, to zobacz, masz wiecznik. To. To porządny tutaj, to jest mój rozmiar. Tak. To jest to. O to. Nie, fajna pozycja, prawie że jak w osobowce, nie? No to jest tu pyk wysoko. To jest to jak do sowczaku, kurka. No i ten ręczny z lewej. Akumulator sam. Zabezpieczony. Sam składam. Akumulatorek. Znaczy więcej, bo to i tak jest kawał grosza, nie? Tyle tu jeszcze jest, kurde... Tyle miejsca, nie? No. Kurde, ja bym to wszystko wpierdzielę. Rowera to tutaj, ja pierdzielę. Nawet mojego fatbike'a, tylko kierownicę składasz, rzucasz. Ty, bez składania. No, akurat wiesz. Bez składania ci tu wejdzie. Nie, no kierownicę tylko. No, kierownicę złożysz, ale tak nie musisz włamać pół nawet, nie? Teraz rozumiesz, o czym ja mówię. Bus to bus, co nie? A regulator ten ładowania, ten od solarów, mówi, przerabiał 3, nie? No i w końcu ma kurde tego, nie wiem, to jest Victron? Nie? A Victron, to górna półka. To górna półka, no. To, nie, wiesz, MTBT? Wiesz, to już tyle nie kosztuje? Ale nie, tak, to może się nie przeje, dobry pracuje, że super. To jest... Włączyło się, a wycieczka ekipy nad jezioro, chciałem powiedzieć, kurde. Na rzekę. Na rzekę, bardzo dobrze. Idziemy zobaczyć taki tradycyjny obchód. Czy jest wszystko na miejscu? Gospodarski. Gospodarski, tak jest. O kurde, ale... Andrzej, spóźnienie, mandat 20 zł.
14 i ciebie nie ma, trudno. Już jest grubo po. Tak, będziesz drzewo nosił, dziadu. Nawet nie wiesz. A jak przyjedziesz. Dawaj, po poręczy zjeść. Jak za mało lata. Ten na banku tu się zjeżdżało, nie? Ale od razu i na temperaturka, nie? No. I pomyśleć, że tu żeśmy się kąpali jeszcze niedawno, nie? Wchodziliśmy. No. I ryby łowiliśmy. Ale stan wody się nie podniósł, nie? Jest tak jak było. Radek, cyk do wody. Lub, no to lub. Tu skakałem, tu. I to jeszcze, niedawno. No, niedawno. Gdzie z miesiąc temu? Teraz też można. Nic nie stoi na przeszkodzie. No jasne. O. Jak tam? O, to ja wiedziałem, że ja sam to chciałem zrobić im, ale mówię, już nie będę, ale to widzę, że ci z Kociewia to nie lubią kaszubów, to. Ja wiem, że mi się jeszcze tak docisnął. Nie dość, że czarna koszulka, czarne podniebienie, no to jeszcze... woda też ciemna, to akurat będzie pochowała. Żółto-czarna flaga kaszubska. Zaraz tu wyjdą regionalne animozje. To już dawno wyszły. Aż tam Artur jedzie. Z busem płynie. I te testy robi. Bardzo dobrze tutaj, dostatecznie. Tam grzyby, tam. Dobra, dzisiaj śpisz na dworzu. Halo! No dobrze, póki jeszcze słońce zbliżamy. Nie, wodołaz. O! 44, kto ma taki rozmiar? Ja się tu byli. Tak. A to maczka chyba. To no, otrzep się teraz. Do widzenia. Chowaj się kto może. Sfilmuj i ten, że Maćkowi odwieziemy. A. Maciek, twoje skarpety. Uwaga, nie. To jest ten moment. Idzie tu. To jest ten moment. Skocz jeszcze na nich i udowodnij chlap. Dobra, Ramzes, zrobiłeś swoje i dobrze. Ty zobacz. O, wywalił się. Kuźwa, i to trzeba umieć. W żółtku została twoja bluza. A miałem ją mi ci przywieźć. A która? Kuźwa, ta czarna? Jo. Adidasa. Kudzia, to któraś ta, z dzieciaków mi, bo oni chodzili w nim i zostawili gdzieś. Dojechał. Karniak będzie, nie? Karniak będzie za spóźnienie. Nie machaj. To a co on tam, gacie będzie wieszał, czy co? I tu, kurde, rozumiesz, i tu będzie spał. Ja zębiaczek. I on tu zostanie. Rozumiem, że na chwilę, a później się przestawisz. Teoretycznie, ale w praktyce wiecie, nie? Wiemy tak. Dzień dobry, Pioch. Dzień dobry, witam prezesa. Cześć. Jak tam? Kupę. Bardzo dobrze. Nie widzieli. Co, sam? Sam, samiuśki, samiuteńki. Wszyscy na ZUS-y muszą pracować. Cześć, moja. Ktoś musi, nie? Radzi organista, ty mój kopelar. Kamila, dobry, witam. Andrzej, miło mi. A ten tam? Na odludziu. Pomidory sadzi, bo to wie. Kombinuję, wiesz, ten to już... Hej, hello. Hej, hello. Kombinuję z kombinerkami koło kombinatu w kombinezonie. Ja coś przyjąłeś? O, Andrzej, mam coś dla ciebie. Ale piecek przyjął. A ja, kurna, zobaczyłem u ciebie 116, mówię. Zaraz będziemy naprawiać. Nie. Ja jestem przygotowany, zaraz będziemy naprawiać. Dawaj, jedz gorącą zupę, póki jest gorąca. Źle wymierzyłeś. Ricci, czyś byś jakąś pannę zaprosił? Już widzę tytuł na odcinek. Jesteśmy w Hiszpanii. Dawaj ten. Dawaj o Ducato! Marek cofnie, dawaj o Ducato, o zawias. Będę leżał na glebie, ale będzie, nie? To podjedzie do przodu, cię naciągnie. Nie, no ja tam mówię, tam on nic nie robi. Naciągnie. Bo ja tam zawsze staperką latam. Także mogę się pomylić, rozumiesz, wiesz. No zabraknie mnie. No i co ty na to, Ramzes? Ty, a jakbyś między tymi dwoma, zobacz, te... I te. Będę się obijał. Nie. Te i tamte. To samo. A to samo jest, no. Ale nic.
to zaraz będą tutaj, zaraz tu chłopaki pomogą. O, strzel mi w buty, tak jest. Tak jest. Najmniej będziesz chciał ciepło. Dawaj haka, bo twój ten, o fotowoltaikę chyba zaczął. Jo. Ty, ale... Wystarczy, że wtedy na, w dom to... Brakuje mi metra, to Maciek do tego przywiązywał. Co to żeś to pakował? Ja myślałem, że sam piecyk przywieźć. Ale w samochodzie i to w pracy leży już 2 miesiące, to wiesz. Aha. Tylko te wechy nie byłem w stanie, mówię, dobra, fuu. Zaraz go naprawimy. A ja tak czuję, że kurna, chcesz mnie wysadzić w powietrze. No coś tak naprawi, że ja... Nie, ja mam cały zestaw naprawczy, wszystko gotowe i tylko bebechy wezmę, to poskładamy i zaraz go zabierze sobie. Nie, co góra fajna rzecz, co nie? Fajna. Super. Ale ma ja mam czynienia. Jest taka fura, żeby ustać w środku, nie? No, właśnie o to chodzi. Krzysiek! No wiedziałem, że Krzychu. O, jest przyjaciel! Dzień dobry, chodź, miać. Chodź. Cześć. Cześć. Oj, się zapoznać to. Ramzes! Ramzes! On go nie pogryzł. Za bardzo panikuje. Ramzes! A ty cicho, bo ty się przyzwyczaj. Zobacz, tutaj naprawiają, tutaj naprawy terenowe, kuźwa. To będzie pracowane, nie? Serwis terenu. Weź tutaj dłoń. Prezes, już ogrzewamy tu pole kempingowe. Smrodek jeszcze taki trochę z aluminium leci, bo Rafciu kiepsko wydmuchał. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi bardzo, Joanna. Ty stałeś, ty? Grzybie jeden? Chciałem sobie poleżeć, żeby odpocząć trochę. Patrzę, tutaj kurde więcej samochodów przyjechało. No. Cieszymy się, że pojechaliśmy. Twoja technika. Nie, ja ty kurde jakimś Ducato przyjechałeś. To jest młodzieniec. 80, ale 80, robi wrażenie, mój, co? Mój 81. Ja cię to jest nasze... Ale no zobacz, kurde, masz z jednej i z drugiej strony. Tak, to jest ogrodniczek, także można i z jednej i z drugiej strony sobie tak... Nie, za, co? Nie musimy się martwić, bo z której strony. Nie, to jest samochód z klimatem. Tak. Ale ci powiem, żeby nim podróżować... Jak to mówią, klimy nie ma, ale jest klimat. Ale jest klimat. Nie? Absolutnie się nie zgadzam, bo my to robimy, co prawda, no nie robimy tego zimową porą akurat nie. Marcin. Ale to może być różne. Jak piąta? Ja wódki nie piję, jak ktoś mi tu ten polał, raz, drugi polał, zakręciło, wstąpiła wcześniej, wypiłem i mówię, nie, muszę trochę począć, bo nie zrobię. Co jest? Warczyłeś na mnie, nie? Ramzej Signie? Przebrałem się w stare ciuchy i zawarczył na mnie, kurde. Skóry żałuję, że ją zrobiłem. Mogę się stać. Chodź do kuchni, żeby... Gar kuchnia, no pewnie. Dometika to jest ta, chyba lodówka, nie? No, lodówka Dometika. Duża. To jest fajne, ci powiem okej, nie? Ale kurczę, nie daj Boże, gdzieś, nie? Byś tak zrobił, nie? Bo tak jak ty masz, to zawsze sobie tam zgrzejesz, kurde, w środku, nie? Tak. Na ten, nie? Trafisz na jakąś deszczową pogodę albo coś, chodzić gdzieś tam te śniadanie. Ja wiem, że tą kuchenkę możesz tam te, na te kartridże przełożyć, włożyć sobie, nie? Ale tak jak tu, nie? I teraz jak będzie deszcz padł, to jest, nie? No żeby w środku jednak, nie? I zbiornik wody, mówię, w środku, żeby nic nie bardzo. Albo przyjedziesz gdzieś wieczorem, w nocy gdzieś na jakiś parking albo coś, a herbatkę by się zrobiło, trzeba to otworzyć, stać, zrobić, czasami wejść do środka, nie? Zostaniesz, no, albo gdzieś na parkingu, kurczę, nie, to tak na ten, no plusy i minusy tego są, nie? Fajny klimat, kometę trzeba oglądać, bo jakieś komety latają, coś tam mówią, Starlinki, komety latają, trzeba pooglądać trochę. Maska, rakieta, kiedy lata. Jak tam te twoje tournée siedmiodniowe, a bardzo ci powiem, no trochę obejrzałem tych filmów, nie miałem czasu tam komentarzy poczytać, nie nic, nieraz tam śniadanie jadłem, telefon włączony, coś tam jadłem na ten i mówię, kurde, elegancko, nie, mówię, 7 dni, żeście wyskoczyli sobie, nie, ale mało. No, ale powiem ci całkiem na inaczej, nie, jak jedziesz przykładowo na weekend, nie, jak jedziesz na weekend, nie,
Dlatego mówię, zrobię taką serię przy okazji. Zawsze marzyłem tak właśnie na tydzień pojechać po prostu, nie? Ja wiem po sobie, nie? Jak tak jedziemy tam na weekend, zbiornik wody sobie zatankuje wszystko, nie? To tak na weekend dwie osoby, trzy osoby starczy, nie? Gdzieś, no coś, nie? Ale jak już gdzieś tam jedziemy, tam tak jak ostatnio byliśmy tam, tą Saksonię, nie? To myśmy tam ponad tydzień czasu byli, nie? Mhm. Na ten, to już tak, już trzeba pomyśleć, bo trzeba wodę zorganizować. Tak, to jest to. Kibel się napełnił, nie? Bo wiadomo, jak na kempingu, to na kempingu. Kibel się napełnił, już trzeba było szukać miejsca, żeby powylewać to wszystko, te płyny, pouzupełniać wszystko. Już kurczę, takie tam mniej jakichś takich lajcikowych, a trzy dni luzik, gdzieś tam na mopie sobie opróżnimy i już lecimy do chaty, nie? Trzeba oszczędzać też, no, nie? No, wszystko na, trzeba oszczędzać. Ten, już takie kurczę było na ten, nie? I mówię, najdłużej co byłem, to mówię, te Bałkany to miesiąc czasu, co my w tym COVID-zie sobie jechali, nie? Ale to też tam kempingowo żeśmy pojechali, bo też tam dwa razy gdzieś na kempingu żeśmy spali, nie? Ale miesiąc czasu tak w trasie jest, kurde, to już wiesz, i paliwo, tankowanie, nie? I trzeba miarkę od oleju sprawdzić, nie? Bo to nie jest, kurde, tam wiesz, 200-300 kilometrów. Ty żeś ile? 700 zrobił ponad, nie? 1100. Aha, 1100 km, to chyba jakiegoś odcinka nie obejrzałem. 1100, generalnie, bo ja podsumowanie no. robiłem w Wolinie, miałem 1000 i pękło, no. ale mówię, że do domu to ja chyba mam, jednego to odcinka nie tego, nie obejrzałem, nie? A co ty tutaj? Żeby ja pierdziała, ale fopa w opróżnie. Fopa na całej linii, nie? Ale Jak za gorąco było, to żeśmy wszyscy byli dzień tu pod tym. No, ale to nie było tak, że myśmy się tu na koli po nie, prostu było tak gorąco, no. że my mieli dosyć tego słońca, nie? Przecież tu była taka patela, nie? No to mówię, zapraszam, kurde, ze szkłem, bo nie mam w czym co lać. No. Zapraszam i polewamy. Nie ma, co tutaj mać. Piwem się zapija, piwem! Tak, dodaj mi do tego. Nie no. Tylko 50, to tak spirytu. Tak szykło? Nie, to jest 50, tam jest. Nie lubisz kola. Nie no. O Jezusie, nawet z tą kolą. Dobrze, że zdążyłem spróbować. A zobaczcie, jak ci się... Przepraszam, mogę ci przynieść szklankę, wyobraź zobaczcie, sobie. Zobaczcie, jak ci się cieplutko zaraz w brzusiu zrobiło. Ale dobry. Dobre jest. To, co się teraz dzieje w internecie... Nie? Ja wiem, to jest masakra, kurde, dzisiaj już rozmawialiśmy na ten temat właśnie, nie? Że ludzie... Każdy czeka, żeby się postrawić. No, bo dzisiaj był taki przykład TikToka, nie? Na TikToku jest, nie wiem, ktoś mówi normalnego, ma 700 wyświetleń, a zdjęcie grochówki z odgłosami pierdzenia ma 70 tysięcy. Tak, i to jest nie... No. To jest koszmar. Abstrakcja tak naprawdę, to jest abstrakcja i to jest takie, dla mnie to jest niepojęte, ale ludzie, że tak powiem, takim prostym językiem, takim no, z braku znalezienia innego słowa, jarają się tym i tak naprawdę ja tego nie rozumiem, wiecie, może to jest spowodowane tym, że ja jestem w takim wieku, jakim jestem, może ja się nie wychowałam tak jak, wiecie, jak tak naprawdę, jeśli chodzi o tych Uberów, w ogóle to co w tej chwili weszło, jeszcze tych kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat temu, tego po prostu nie było. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ludzie młodzi, czy w ogóle ludzie nudzą się tym, co jest takie, wiecie, takie ważne, takie przejrzyste, takie proste. A głupoty przyciągają, nie? Dokładnie, a głupoty przyciągają. A no kurczę, że głupota ma takie wzięcie? Z daleka, no kręć. No kręć! Hey. Dobry! Karniaki będą. Ojej! Jesteśmy tu następnym razem i na zewnątrz drogą przyjechaliśmy. Ja właśnie mówię, że oni właśnie, bo już tam gdzieś jest czasem. Mam winę, bo ja jadę zawsze tą inną drogą. Poczekajcie, teraz jest dłuższa trasa. A kto nam to dlaczego? Przyjechaliśmy przez mostek i przyjechaliśmy w prawo. To było w lewo. Ojej! Co ja gadam? Co ja gadam? Co ja gadam? Co
rozmawialiśmy, że oni zawsze idą drogą jeżdżą. No, cześć Radzie, no to co? No. Tak, bo i to jeszcze bez nawigacji. I to jeszcze znam. To bez nawigacji. Ale przez Busko, tak? Nie, pojechaliśmy tamtędy przez mostek. I później mówię, chyba trzeba w prawo. Poleciliśmy w prawo, ujechaliśmy tam kilometr, mówię, nie, to nie te drzewa. Dobry jesteś, dobry jesteś. A nie na serby nawigacji? Nie, no to ty jesteś mocny, kurde. Nie, żadna nie działa, ani mapy, czy ani nic, ja nie wiem. Nie, no ja, mapa czy działa? Wszystko jasne. Dzień dobry, skarbeńku. Tak, dzisiaj bez tego. Seba, też mam wędkę. No, ja nie mam wędkę. Nawet w busie. Nie, ja nie brałem. Ale wie, on ma agregat. Drawa jest, nie? Porządna ryba jest, tam jest co mam? Spławiki i kukurydzy. Śru. A Macieja wyścignąłeś po drodze gdzieś? Nie. Ale wysłaliśmy mu głosówkę, że może być szybciej, bo Krzysiu jedzie bez nawigacji. Dzień dobry. A jak ładnie przyjechali, zobacz, jaka jazda synchroniczna, kurna. No już cię puszczę, już, poczekaj, niech staną sobie. Nie po kablu. Jestem. Przyjechali tak. Ty wiesz, że Melka przyjechała, tak? Jezu, się wyrywa. Jak się wyrywa? Melusia przyjechała, tak? I już będziesz się witał, no już. Dobra, leć. Poszedł. Chodź, idziemy się witać. Nie skacz. On już się meli, doczekać nie może. Siema. O. Kto jest operatorem? Maja. Maja jest operatorem. Dzień dobry, wieczór. Nie widział, no. Witam królewno. Kurde, szkoda, że tak późno, no. Jak późno? Tak jesteśmy prędzej. I zupę macie jeść, bo nikt nie chce jeść mojej zupy. Tyle zrobiłem. 20 jest, 20:30, nie? Nie, jesteśmy prędzej. Ja nawet nie wiem, które... Ten już, kurde, już zaraz miał łeb cały brudny znowu z tych. Cześć. Cześć! W końcu, bo czekamy. Czy... Ile Maka! Zobaczyli cię w końcu! Super, gęba pełna. Siema. Cześć. Się pochowali. Kurwa! Czekaj! O Boże! Wczoraj zaledwie. Wiesz co Radek zrobił? Nie wziął harmonii. Już, żeby nie było. Jeszcze kurde. Jeszcze. Nie, wydali ci się. Lampę my zaświecili. Prezes, nie wiesz o co chodzi, nie? Kurde. A żeście się ustawili koło klopsików. Te klopsiki to Tak wiesz. Coraz dalej do samochodu. Tak są przestawiane. Są przestawiane, wiesz, i one znikną. I one znikną za chwilę, te klopsiki, ale są pyszne. Naprawdę pyszne. Tylko słoik jest do zdrowia. My przyjechaliśmy... Mówię, kurde, no normalnie są. Ale dojechaliście. Tak. Ale jeszcze ty szybko. Ty szybko. Dzisiaj plus dwa. Ten pierdol. Ty całowałyśmy, no chodź. Poczekamy, dobra. A my sobie je robimy. Klek. Łukasz jest.
No bo jakimś cudem pojechałem. Ja to patrzę, strasznęta. Nie dałem radę. Strasznęta przyjechała. A co, tak żeś myślał? Chyba kurwa strasznęta. Mandat będzie. To już wszyscy bilety wyciągają, gdzie ja mam, nie? Cześć. Cześć, witam serdecznie, kurde. No jakiś tu udało się teraz. Kurde, po pracy, nie? To wiesz, znalazłem chwilkę, nie? Zajebiście. Nie, no super, udało się. Powołany z lasu. Tak. Wysłałeś świadomość? Nie, już chyba zgubiłem... Ale wysłałem ci dopiero 5 minut, bo ci wysłałem... No to na pewno zgubiłem się w lesie. Gdzie ty jesteś, Łukaszko? Raniu, miodziu! Cześć, tej. Gdzie ta łajza jest? Urosłeś. Urosłeś. Co ty taki jakiś kurwa? Andrzej, co ty taki mały się zrobiłeś? Ja mały? No. A tak, tak. Nerwy, nerwy. A to widać. No, widać, widać. Jedzie. Milenie możesz buzi dać, mi możesz buzi dać. Malwinie. No, jest Mileda. My musimy pokazać. Możesz buzi dać. Andrzej na Izę mówi Teresa, nie? Także... Tak, to ja mówię na Izę Anita. Ja tam pomylę zawsze wszystko, kurde, wiesz, Marcin, na spokojnie, ale wiesz. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie?